Wielu pacjentów pyta się mnie, jakie wady wzroku możemy w ogóle skorygować. Biorąc pod uwagę i laserową korekcję wzroku, i korekcję implantami, jesteśmy w stanie skorygować każdą wadę wzroku. Laser ma pewne ograniczenia, jest to od plus, powiedzmy standardowo od plus 4 do minus 8 lub do minus 10. Soczewkami fakijnymi korygujemy z reguły duże wady wzroku, czyli krótkowzroczność powyżej minus 8, czasami nawet mniej, czasami więcej, nadwzroczność powyżej plus 4 dioptrii, astygmatyzm możemy praktycznie skorygować z każdą wadą wzroku. Wielu pacjentów ma wątpliwości, czy astygmatyzm jest wadą wzroku, którą możemy w ogóle skorygować. Korekcja astygmatyzmu jest od lat standardem w połączeniu z innymi wadami wzroku. Zdarzają się przypadki, że tak samo soczewkami fakijnymi korygujemy małe wady wzroku. Jest to na przykład w przypadku cienkich rogówek lub w przypadku nieregularnie zbudowanych rogówek lub w przypadku, kiedy pacjenci mają bardzo suche oczy. Wtedy możemy tak samo skorygować małe krótkowzroczności, małe nadwzroczności i to tak samo wszystko w połączeniu z korekcją astygmatyzmu. Jeżeli ustawimy pacjenta odpowiednio optycznie, to znaczy użyjemy tak zwanej monowizji, w takim wypadku możemy także soczewką fakijną skorygować starczowzroczność.